Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jakie rzeczy udało mi się skompletować na jesień dla Wojtka. Mam tu kilka swetrów, dwie koszule, kurtkę, buty, czapkę, czapki, spodnie, więc trochę tych rzeczy ostatnio mu kupiłam. Większość rzeczy zamówiłam na Vinted z drugiej ręki, z Lumpeksu online. Jak wiecie, ja lubię Lumpeksy i na Vinted również szukam dużo rzeczy, więc udało mi się znaleźć kilka perełek akurat na jesień. W bardzo fajnym stanie, w ogóle niezniszczone za dosłowne grosze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie ostatnio rzeczy udało mi się kupić, zapraszam Was na dalszą część filmu. I zaczniemy sobie może od butów. Zamówiłam Wojtkowi takie szare botki. Je zamówiłam na stronie Butosklep. Mają tam naprawdę bardzo fajny asortyment dla kobiet, dla mężczyzn, ale również dla dzieci. I znalazłam tam takie śliczne botki akurat na jesień w naprawdę niskiej cenie, bo dałam za nie tylko 70 zł. Nie są one ocieplane. Takie idealne na jesień, mimo że mamy tutaj sznurówki, to również jest tutaj zameczek po boku, więc nie będą one stanowić żadnego problemu w założeniu. Naprawdę bardzo solidne. Tutaj mamy taką traperowatą podeszwę, więc naprawdę je bardzo polecam. Pokażę Wam jeszcze dwie czapki, które kupiłam mu w H&M-ie i drugą w Sinsay. Ta jest z Sinsaya i kosztowała 15 zł. Jest ona bardzo fajna, taka grubsza, będzie nawet na początkującą zimę. Tutaj mamy z taką naszywką, to sobie można bez problemu odwinąć i za nią dałam 15 zł i druga jest dosłownie taka sama i ona jest z H&M-u. Naprawdę jest identyczna co ta szara. Jakbym wiedziała, to bym wzięła w Sinsay'u dwie, bo były też w Sinsay'u takie kolory. No ale poszłam do H&M-u i kupiłam taką i ta akurat kosztowała 3 dyszki. Tu też ma taką naszywkę. Są naprawdę identyczne. Przepłaciłam. Jeszcze mam tutaj bluzę z Pepco. Ją akurat dostał od babci. Na pewno ją znacie, bo jest ona naprawdę bardzo popularna. Z takiego misia pluszowego. Tutaj mamy na zamek. Tutaj jest namalowany misiu. Jest naprawdę bardzo cieplutka. Od środka też jest misiu z takim wyższym kołnierzykiem i ona w Pepco kosztowała 20 zł. I tutaj mam już pozostałe rzeczy, które mu zamówiłam właśnie na Vinted, więc zaczniemy sobie może od spodni. Zamówiłam mu dwie pary spodni, tym razem jeansowe. Do tej pory chodził w spodniach dresowych i takich materiałowych i postanowiłam mu teraz zamówić spodnie jeansowe. I są to spodnie z Zary. Mam tutaj dwie pary. Jedna jest w takim ciemniejszym kolorze, druga w takim jaśniejszym z przetarciami. Zapinane tutaj na napa. Obawiałam się, że ten nap będzie się odpinał, ale jest ok. W środku oczywiście, jak to w spodniach dziecięcych, mamy gumki, żeby sobie je tutaj zwęzić w pasie. Je mam akurat w rozmiarze 98 i są idealne, bardzo fajne. I za te spodnie dałam 50 zł. Naprawdę bardzo porządne. Nic przede wszystkim niezniszczone, niepoplamione. A jakbym poszła do Zary, to pewnie za jedną parę bym dała ponad 50 zł, a tutaj mam dwie ładne pary jeansów. Teraz pokażę Wam dwa swetry. I pierwszy sweter jest to taki sweter kremowy. Tutaj ma taki piękny splocik. On jest z Sinsaya, mam go w rozmiarze 98, naprawdę bardzo fajny, taki
kremowy, jest on dosyć cieniutki. I on na Vinted kosztował mnie 13 zł. I drugi sweter jest naprawdę już taki porządniejszy. W takie paseczki, ma on kolor brązowo-kremowy. Tutaj mamy kieszonkę. Jest on taki oversize'owy. Naprawdę jest porządny, jest przede wszystkim gruby, więc idealny na zimę. On jest z Reserved i jego mam na 1,4 m, więc jest teraz na Wojtka taki troszkę przyduży. Wykonany z naprawdę bardzo, bardzo fajnego materiału. Nic nie zniszczony, w ogóle nie pozaciągany. Z tyłu wygląda tak, bardzo fajnie wygląda do jasnych spodni i za niego dałam 15 zł. Kolejną rzeczą z Reserve również jest taka sztruksowa koszula w bardzo ładnym brązowym właśnie kolorze, idealnym na jesień. Ją mam w rozmiarze 98, też nie jest w ogóle zniszczona, bardzo pięknie ona wygląda również do jasnych jeansów. I ta koszula kosztowała mnie 10 zł. I kolejną koszulą, w sumie koszulokurtką, jest coś takiego. Jest to taka, jak to jest teraz modna, koszulokurtka w krateczkę. W środku mamy takiego baranka misia. Jest naprawdę cieplutka. Na kołnierzyku, jak widzicie, też nam się tutaj wybija ten baranek. Jest ona z firmy George. I ją mamy w rozmiarze 98 na 104 cm, więc jest taka idealna dla Wojtka. Tył się prezentuje tak. Ona kosztowała mnie tylko 8 zł. A jak sami wiecie, takie koszule naprawdę są teraz w cenie, bo jest na nie popyt. Więc za taką fajną, przede wszystkim ciepłą koszulę 8 zł to naprawdę jak za darmo. I ostatnią rzeczą dla Wojtka jest to taka czarna ramoneska. Jest ona wykonana ze skóry. Jest ona również z Reserved i ją mamy na 1,4 m. Rękawy mu tutaj podwinęłam, bo rękawy są za długie. W talii jest na niego dobra, ale rękawy są za długie, więc mu je podwinęłam. Tutaj do tej kurtki w ogóle był jeszcze kaptur, taki szary dresowy, ale ja go oczywiście odpiąłam, bo w ogóle mi ten kaptur tutaj nie pasował. Bardzo ładna, niezniszczona, w ogóle nie jest popękana, bo jak wiecie, w ramoneskach często ta skóra tutaj przy kołnierzyku pęka, albo tu na rękawach, a ta jest naprawdę w stanie idealnym, wręcz jak nówka, w ogóle nie śmigana. I za tą kurtkę dałam 32 zł, więc też naprawdę za grosze. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Pokazałam Wam właśnie rzeczy, jakie udało mi się upolować na Vinted i które sama kupiłam Wojtkowi na jesień. Postawiłam, jak widzicie, tym razem na beże, brązy, trochę granatu, troszkę czerni, więc takie stonowane kolory, które będą pasować do siebie, z których będę mogła stworzyć niejedną stylizację. Więc naprawdę bardzo fajne rzeczy udało mi się upolować na tym Vinted. Was też naprawdę gorąco zachęcam, żeby poszukać sobie jakichś rzeczy dla dzieciaczków właśnie na Vinted, bo naprawdę można znaleźć perełki w idealnym stanie za dosłownie grosze. Więc jeżeli ten film również Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby żaden film Was już nie ominął. No i oczywiście widzimy się już w kolejnym filmie. Do usłyszenia, pa!